Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że twój kot ignoruje nową zabawkę, a zamiast tego wskakuje prosto do kartonowego pudełka, w którym przyszła? Zastanawiałeś się, dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że kartony mają magiczną moc przyciągania kotów i to nie tylko ze względu na ich zabawną naturę. Odpowiedź na to pytanie jest zaskakująco naukowa. Kartonowe pudełka dostarczają kotom czegoś, co kochają. Poczucia bezpieczeństwa, komfortu, a nawet pomagają im redukować stres. Ten fascynujący fenomen jest bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, a badania pokazują, że kartony mogą mieć pozytywny wpływ na kocie zdrowie i samopoczucie. Badania przeprowadzone przez Claudię Winkę z Uniwersytetu Utrechtskiego w Holandii dostarczyły dowodów na to, dlaczego koty uwielbiają kartony, pomagają im redukować stres. W eksperymencie, który odbył się w jednym z holenderskich schronisk, wybrano 19 kotów, które niedawno trafiły do nowego otoczenia. 10 z nich dostało kartonowe pudełka, a 9 nie miało tego przywileju. Już po kilku dniach okazało się, że koty, które miały dostęp do pudełek, były znacznie bardziej zrelaksowane niż te, które musiały obejść się bez nich. Karton nie tylko służył jako kryjówka, ale również pomagał kotom szybciej zaakceptować nowe środowisko, lepiej ufać ludziom i ogólnie szybciej radzić sobie z początkowym stresem. Dlaczego to działa? Okazuje się, że koty, które mogą schować się w pudełku, czują się bardziej bezpieczne. W momencie, kiedy mają stresującą sytuację lub czują się zagrożone, pudełko daje im komfortowy azyl, w którym mogą się ukryć. Dzięki temu w zaciszu kartonu ich organizm szybciej się relaksuje, a poziom stresu spada. To także korzystnie wpływa na ich zdrowie, zwłaszcza układ odpornościowy, który lepiej funkcjonuje, gdy koty nie są pod wpływem stresu. Kartonowa tektura ma właściwości izolacyjne, co sprawia, że utrzymuje ciepło lepiej niż inne materiały. Dlatego kot, leżąc w pudełku, może czuć się jak w małym, ciepłym kokonie, który chroni go przed chłodną podłogą i zapewnia przytulne warunki. Co ciekawe, koty wydają się preferować mniejsze pudełka, nawet jeśli ledwo się w nich mieszczą. To zjawisko ma swoje uzasadnienie. Im mniejsze pudełko, tym szybciej nagrzewa się ono ciepłem ciała kota, co tworzy jeszcze bardziej komfortowe warunki. Kot w małym pudełku czuje się otoczony ciepłem, a ciasna przestrzeń daje mu dodatkowe poczucie bezpieczeństwa. Czy wiesz, że najprostszy i najbardziej satysfakcjonujący prezent dla twojego kota może być tuż pod twoim nosem, w postaci starego kartonu? Zamiast wyrzucać zużyte pudełka po przesyłkach, zostaw je swojemu kotu. To doskonałe miejsce do odpoczynku, obserwacji i zabawy. W takim pudełku kot może czuć się jak w swoim własnym świecie, gdzie jest schowany przed potencjalnymi wrogami i może bezpiecznie obserwować otoczenie. Kartony są nie tylko świetnym miejscem do spania, ale także doskonałym punktem strategicznym do polowania na zabawki. Możesz też pokusić się o stworzenie bardziej zaawansowanego domku z kartonu, z oknami, wyjściami, idealnego do chowania się i zabawy. A jeśli twój kot lubi ostrzyć pazury, karton z tektury falistej będzie świetnym rozwiązaniem, bo dodatkowo pomoże mu dbać o swoje pazury, nie niszcząc mebli. Zanim jednak oddasz karton swojemu kotu, warto zadbać o kilka szczegółów, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo. Przede wszystkim sprawdź, czy w pudełku nie ma zszywek, taśmy klejącej lub innych ostrych elementów, które mogłyby zranić twojego pupila. Jeśli karton miał folię bąbelkową lub inne plastikowe elementy, usuń je, zanim dasz pudełko kotu, zwłaszcza jeśli twój zwierzak ma skłonność do gryzienia plastikowych materiałów. Troska o te detale sprawi, że zabawa będzie dla kota nie tylko przyjemna, ale i bezpieczna. Podsumowując, kartonowe pudełko to dla kota nie tylko przypadkowy przedmiot. To miejsce, które zapewnia mu komfort, redukuje stres, daje poczucie bezpieczeństwa i ciepło. Jest idealnym schronieniem, które każdy opiekun kota może łatwo i tanio zapewnić. Więc następnym razem, gdy będziesz otrzymywać paczkę, pomyśl o swoim kocie. Pudełko po przesyłce może stać się jego ulubionym miejscem w domu.